Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Crocs, a to jest nowa gra na moim kanale, Dyson Sphere Program, tak się nazywa. Moi drodzy, i już chyba nie jest tajemnicą, bo niektórzy z Was mogli tę grę widzieć na różnych kanałach. To jest gra, coś powiedzmy, połączenie Satisfactory, Factorio, a ja takie gry bardzo lubię. Dużo produkcji, dużo przedmiotów do wydobycia, dużo rzeczywiście samej w sobie produkcji, czyli tworzenia nowych przedmiotów. No i co, moi drodzy, jeszcze tutaj nic nie robiłem. Klikamy sobie New Game i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Cluster Speed. Można sobie... Jezu, zobaczcie. Można wybrać sobie gwiazdę, na której zaczniemy. Powiedzmy, że będzie to... No okej, tutaj gdzie nas rzuciło, tak sobie wybierzemy. Niczego tam nie będziemy ogarniać. No i dzień dobry, witam bardzo serdecznie stateczek. Na czym to wszystko będzie polegało? Czy ja mogę nim sterować? Raczej nie. Welcome to the actual universe. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time, I am your advisor and will help you through this mission. Dziękuję Ci bardzo, mój Milusi. Tutaj widzimy jakąś gwiazdę, która oświeca, czy rozgrzewa ten system. A tutaj przypomina mi to jakąś planetę z Układu Słonecznego, naszego prawdziwego. No zastanawiam się, co tutaj się stanie. Okej. As one of Cosmo and the pioneer of the Dyson Sphere program, you will explore this cluster step by step. By using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain to maintain homeland, starting from scratch. I have chosen a designated planet for you to start the mission, which has necessary resources for initial development. Mm-hmm. Now please drive the space capsule to the planet. Okej, ale jak ja mam ją... Będziemy kierować kapsułą. O, widzicie. Widzicie, mam nadzieję, że to jest ta planeta, która nam się tutaj wskazała. Chyba nie ma żadnej tajemnicy, że to, co na wprost, to chyba nasze do odwiedzenia. Słuchajcie, no i właśnie, zaczyna się nasza główna przygoda. Satisfactory, jaki... Now you are about to reach the designated planet. Dzień dobry. Proszę bardzo. Bardzo ładna planeta. No, ziemskiej może nie przypomina, ale no, bardzo mała planeta z perspektywy tego, co w kosmosie może być. Lądujemy, moi drodzy. Lądujemy na tej planecie. Zobaczymy, co tutaj się ciekawego stanie. No, przede wszystkim zakładam, że ten pierwszy stateczek będzie służył jako taka, powiedzmy, taka początkowa baza, nie? Tego naszego całego systemu, który tutaj będzie. Jak widzicie, ja bym chciał Cię wyłączyć. Ja bym Cię chciał wyłączyć, bo Ty mnie drażnisz troszeczkę. Ja sobie poradzę tutaj, spokojnie. Nie jestem aż takim... Nie jest ze mną tak źle. Słuchajcie, i tak, będziemy się obsługiwać tutaj takim jakby egzorobotem, który za pomocą którego będziemy mogli sobie wszystko tutaj ogarnąć. Scrolla wciskamy i... Cicho! Idź stąd! Cicho! Okej, right click to the... Dobrze, proszę bardzo. Okej, możemy sobie zdemontować. You can use the same operation to collect resources, such as trees, gravel, etc. I teraz tak, moi drodzy, za pomocą tego ziomeczka będziemy musieli robić absolutnie wszystko, czyli po pierwsze wydobywać... Ale już denerwujesz ty. Click the inventory button in the lower right corner of the screen. No dobra, ale możesz już... Czy można go wyłączyć jakoś? I teraz tak, słuchajcie, zobaczcie. Tutaj mamy przede wszystkim nasze potrzebne surowce, tak? Czyli tutaj widzę, co to jest. To najprawdopodobniej jest miedź, bo już widzę po kolorze. Tutaj jest najprawdopodobniej iron, bo również widzę po kolorze. A to mi się kojarzy z węglem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie, że nie ma żadnych ścinków. Możemy sobie skakać za pomocą spacji, więc słuchajcie, no jeżeli ktoś grał w Factorio, jeżeli ktoś grał w te gry, no to chyba wie, o co chodzi. Zobaczcie, możemy wydobyć sobie troszeczkę miedzi, wydobędźmy 10 miedzi. Przede wszystkim jest tutaj również pasek energii, który się zużywa. To nie jest też tak, że on jest nieskończona, ta energia, i że możemy wszystko robić. Ale na początek, do tego, żeby nam się coś tutaj udało, możemy używać drewna, żeby tej energii dostarczać, nie? Do naszego egzopojazdu. Elektromagnezjum. Activate.
Dobrze. Aktywujemy pierwszą naszą jakąś taką naukę. Niech to będzie elektromagnetyzm. Elektromagnetyzm musi zostać zrobiony. Do tego będziemy potrzebować magnetic coil, czyli to są, nie wiem, coil to są chyba cewki, z tego co dobrze pamiętam z angielskiego. Ale teraz tak, możemy naładować nasz egzopojazd jakimś paliwem, nie? Zobaczcie, drewno i teraz pasek energii nam wzrasta. Core energy nam wzrasta, więc jest spoko. Możemy też tu wrzucić liście, żeby te liście się przepaliły. Więc tego drewna możemy sobie tutaj zrobić jak najbardziej, jak najwięcej. Drewno się dosyć szybko wydobywa, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Okej, wydobądźmy trochę tego drewna, wrzuć... O, liście też możemy ogarniać. Wydobądźmy troszeczkę tego drewna, żebyśmy mieli również spalanie tej energii gdzieś tam, żeby tej energii nam nigdy nie zabrakło. Przede wszystkim tu jest jakieś małe złoże żelaza, więc sobie do tego żelaza podejdziemy i będziemy starali się je ogarnąć. Iron ore wydobyłem przez przypadek. Okej, teraz tak, jak wejdziemy sobie tutaj, to jest chyba za pomocą C. Możemy wrzucić, o widzicie, 100 drewna, wrzucimy tutaj na zapas liści, zakładam liści, też możemy wrzucić troszeczkę, czy ten ekwipunek jest cały? Cały jest do, że tak powiem, zagospodarowania. Możemy wydobyć również troszeczkę tego ironu, który jest tutaj. No i dobra, teraz musimy się zastanowić nad tym, co pierwszego będziemy mogli wybudować, czy w ogóle coś możemy wybudować, czy pierwsze będą potrzebne nam badania. Teraz tak, za pomocą F otwieramy sobie menu budowania. I będziemy potrzebować tych magnetic coilów. Żeby wybudować te dziwne magnetyczne kółka, potrzebujemy ionów. Okej, czyli żeby zrobić te kółka, możemy je zrobić. 10 sztuk tych kółek. Produce. I one się z automatu będą teraz tworzyć. Fantastycznie. Teraz, aby zrobić to, będziemy potrzebować również miedzianych płytek. A żeby mieć miedziane płytki tak naprawdę, potrzebujemy samej miedzi, czyli samej rudy. No i nie ma problemu, tutaj również możemy zrobić, powiedzmy, że jeszcze 9 sztuk, niech one się robią i w tym momencie będziemy mogli wytworzyć te cewki. I będziemy potrzebowali bodajże 10, więc sobie je w o Jezus, a dlaczego 20? 10 ja bym chciał, no ale dobra, no niech się zrobi 20, no powiedzmy, że, o zobaczcie, Manual Research Use Inventory System, czyli teraz ten Manual Research, czyli ten elektromagnetyzm, który tam gdzieś sobie założyliśmy, już się robi. Okej, bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o nasze badania, to możemy kliknąć sobie T i okej, elektromagnetyzm, research complete. You have unlocked a new automatic mining machine, which will automatic collect ores for you. Okej, pierwsze co odkryliśmy, to odkryliśmy coś takiego jak takiego, nie wiem, mining machine, tak? No, czyli maszyna do wydobycia naszych surowców. Do tego mamy Tesla Tower, czyli Tesla kojarzy mi się nie tylko z energią, ale przede wszystkim z energią, więc Tesla Tower zakładam, że będzie służyła do wydobycia czy tworzenia energii, a tutaj mamy wind turbine, czyli no, energia wytwarzana, że tak powiem, z wiatru i z okoliczności właśnie powietrza. Collecting automation. Okej, tutaj mamy trochę węgla. Or selected on gathering of construction menu to build it. Wydobądźmy troszeczkę tego węgla, bo on również nam będzie potrzebny. Może 10 sztuk na początek. Okej. I okej, tu jest dobre miejsce, żeby sobie wytworzyć taką jakąś początkową bazę, okej? Później wiem, że będziemy mogli sobie latać, będziemy mogli robić różne fajne okoliczności, ale ja potrzebuję troszeczkę więcej miejsca. Okej, i teraz tak, power, my friend, czyli co? The power transmission facility can extend the power supply. Aha, okej, czyli możemy wytworzyć, moi drodzy, o właśnie, wind turbine, wytwórzmy sobie dwie takie panie, żeby je wytworzyć, będziemy mogli... No właśnie. Co do tego potrzebujemy? Magnetic coilów, girów i płytek. O Jezus Maria, to dużo będzie budowania, nie? Dużo będzie czyli tak, przede wszystkim będziemy potrzebować tego. Aha, jedna się wytworzyła. Dobra, wytwórzmy ich, powiedzmy, ileś tam. 7. Do tego byśmy okej, czyli musimy iść wydobyć ręcznie sobie troszeczkę żelaza. Żelazo jest tutaj, więc żelaza wydobędziemy jak najwięcej. Mam nadzieję, że ono się będzie robiło automatycznie. Jeżeli ja sobie myszkę puszczę, to on będzie robił to automatycznie aż do utraty energii. Więc z tym nie będzie najmniejszego problemu, bo tej energii mamy dużo. Zwłaszcza, że tutaj jeszcze to drewno się spala, czy liście się na razie spalają, a drewna mamy jeszcze od groma. Więc im więcej
sobie teraz tego żelaza wydobędziemy, tym będzie lepiej. No, słuchajcie, bardzo mi się podoba. Na pierwszy rzut oka Dyson Sphere Program, genialna gierka, którą będę sobie ogrywał. Jeżeli Wam się podoba, dajcie lajeczka, dajcie też komentarz, który gdzieś tam być może popchnie mnie do przodu właśnie z robieniem dalej tej serii, bo moim zdaniem gra zasługuje na to, żeby sobie ją tutaj ograć. Dobrze, wydobyłem 40 kwestii związanych z żelazem. Ok, możemy wejść sobie w menu budowy, to jest po mojej drodze F, nie mogę tego zapamiętać. I ok, żeby wybudować jeszcze jeden wind turbine, możemy to zrobić? Ile mamy tych magnetic coilów? Możemy, nie ma z tym żadnego problemu, więc wytwórzmy jeszcze jedną turbinę. Jedna turbina się... widzicie. To jest też bardzo fajne. Klikamy budynek i on z automatu tworzy potrzebne komponenty. Jeżeli mamy komponenty na komponenty, to on stworzy potrzebne komponenty i będziemy mogli sobie spokojnie postawić budyneczek. Dobrze. Teraz możemy postawić ten wind turbine, powiedzmy, obok tego wind turbina. One się będą, że tak powiem, mam nadzieję, że nie będą zżerać sobie energii. Czy w ogóle, czy jest to możliwe? Nie wiem, ale wydaje mi się, że lepiej by było postawić to w tym kierunku. Tutaj jest taki robocik. Widzicie, ten robocik jak za nami leci, to on buduje. Soil pile. Okej, fantastycznie. I teraz tak, możemy zacząć wydobycie. Tutaj jest gathering. I teraz tak, co do tego będziemy potrzebować? Niezbyt wiele chyba. Cicho. Widzicie. Tam się pojawia liczba, ile będziemy wydobywać, jeżeli postawimy w danym miejscu. Czekajcie, tutaj było gdzieś 52 tysiące. Gdzieś tu było 52 tysiące i ja bym chciał wykorzystać całe to zboże. Zboże, kurde, ja już o Farming Simulator mówię. Złoże oczywiście. One of your production facilities is not powered. You need to keep it within the power coverage area and supply it with power facilities. Tutaj mamy coś takiego jak Tutaj mamy coś takiego jak słupy przesyłowe, nie? Słupy przesyłowe oczywiście ciągniemy od źródła energii, to jest chyba raczej logiczne, i pociągnijmy sobie to, powiedzmy, tutaj. Tak będzie chyba sprawiedliwie i fajnie. Okej. I teraz to się wydobywa. Zobaczcie, jak szybko. 180 na minutę. 180 na minutę. Bardzo fajnie. 52,5 tysiąca resursów. Zobaczymy, jak się... Aha, 50 wydobywasz maksymalnie. Dobra, weźmy sobie te 50, które wydobyłeś. Bierzemy je do ekwipunku. Elegancko. Dobra, i teraz pytanie, czy my mamy jakiś magazyn? Chyba nie. To wejdźmy sobie z powrotem pod te... Automatic Metallurgy, Electromagnetic Matrix. Co tutaj będzie? Co to jest? Matrix Lab. Okej, tutaj mamy Assembling Machine, czyli maszynę do składania części. Okej, a tutaj co jest? Basic Logic System. A tutaj mamy Storage MK1. Ja bym chciał to. Ja bym chciał to, bo będziemy mieli przynajmniej magazyny. Zróbmy sobie Activate, wytwórzmy, właśnie, będziemy musieli wytworzyć płytki, a żeby wytworzyć płytki, no to zakładam, że będziemy musieli zrobić coś po drodze. Czy tutaj coś musimy po drodze wytworzyć, żeby tworzyć płytki? O, widzicie, i to jest dobre pytanie. Teraz tak, wejdźmy sobie pod F i zobaczmy, co musielibyśmy tworzyć, o właśnie, żeby tworzyć płytki. Nie potrzeba nic tutaj szczególnego, potrzeba po prostu miedzi, kopru i, że tak powiem, żelaza, więc nie ma z tym żadnego problemu. W związku z tym, że my mamy bardzo blisko złoże również miedzi, to sobie tutaj podejdę i stworzę takie jajca. Czego nie mamy? Czego nie mamy? Nie mamy chyba, poczekajcie, F, buildings, i czego nie mamy? Okej, musimy ją wytworzyć po prostu z tego menu. No muszę tą mechanikę gry jeszcze troszeczkę poznać, bo przyznam szczerze, troszeczkę byłem przyzwyczajony do czegoś innego, zwłaszcza w Satisfactory i w Factorio również, które tam sobie kilka razy ogrywałem, ale jakoś nigdy się do niego nie przekonałem troszeczkę bardziej. No było z tym zdecydowanie zupełnie inaczej niż tutaj. Okej, za pomocą F 72 tysiące, czyli, że tak powiem, cały nasz ten, to wydobycie będzie skupione na wszystkich złożach, które tutaj są. Dobra, postawmy sobie to i nasz robocik to wybudował. I teraz oczywiście, idąc zgodnie z logiką, musimy postawić również Tesla Power. Nie mamy Tesla Power, więc musimy wyprodukować Tesla Power. Mam nadzieję, że to się wszystko tutaj zrobi. Wyprodukujmy sobie, powiedzmy, dwie sztuki. Dwie sztuki sobie wyprodukujmy, albo trzy sztuki nawet nam się teraz wybudowały. Ok, fantastycznie. I teraz za pomocą jedynki i tutaj F1 możemy postawić
hunt. Niech on będzie tutaj. I teraz robocik to wybuduje i zaczęło nam się wydobywać, miedziuchna nam się zaczęła wydobywać. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Tutaj jest pewno, na pewno full. Okej, bierzemy to, klikamy sobie na to i bierzemy również całą miedź, bo teraz będziemy mogli tworzyć nasze upragnione płytki. O, właśnie te. Zróbmy sobie ich, powiedzmy, czy możemy tu wpisywać? Nie możemy tutaj wpisywać. Na początek 10 sobie ich zróbmy, bo ich 10 będziemy potrzebować, więc one się będą tworzyć. Jak widzicie, przytapia nam się żelazna płytka i miedziana płytka. Więc super, 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 moi drodzy. Aha, czyli do 10 potrzebujemy... Okej, już rozumiem całą logikę. Wszystko mi się tutaj... I pokazuje nam się oczywiście czas, w którym to wszystko będzie się tworzyło. Okej, 20 płytek. I teraz zapotrzebowanie tutaj idzie sobie na spokojnie. Okej, manual research. To jest przesyłane do naszego badania. I teraz co nam się wytworzy? Basic Logistics System. Czyli będziemy mieli pierwszy skład i pierwsze, zobaczcie co będziemy mieli. Będziemy mieli conveyor belty, czyli pasy przesyłowe, a także sortery, czyli to, czym będziemy, powiedzmy, zabierać z maszyny i przesyłać do kolejnej maszyny, na przykład produkty nasze. Dobrze, jest, you have unlocked automatic logistic i tak dalej, i tak dalej. Wierzę im na słowo. Dobra. Fajnie. Automatic Metallurgy. Co tu jest? Smelter. Okej. On by to przetapiał automatycznie. Co to jest? Water Pump. Storage Tank. High Efficient Plasma Control. Wiecie co? Musimy się zainteresować tymi tutaj. Electromagnetics. Byśmy to chcieli. Bo nie mamy... O, właśnie. Już widzę, czego nie mamy. Nie mamy... Tych panów nie mamy. A żeby to zrobić, będziemy potrzebować... Zróbmy ich troszeczkę więcej, zróbmy ich 20, niech to się wytworzy. 95 sekund, czyli nieco ponad minutka. Okej, i teraz, żeby nam się te zasoby tutaj nie marnowały, przede wszystkim wytnijmy to drzewo, 11 drzewka sobie weźmiemy, od razu wsadzimy to do naszego egzokombinezonu, czy egzopojazdu, jak tam sobie wolicie. Od razu odpowiadam, robocikiem jesteśmy, sterujemy za pomocą wsadu, normalnie klawiaturą, bez myszki, czyli zakładam, że możemy nim sterować, można to gdzieś przestawić tylko na myszkę, żeby tutaj się za pomocą myszki obracać i tak dalej, czy chodzić, czy pokazywać, gdzie on ma iść, ale wydaje mi się, że sterowanie na klawiaturze jest zdecydowanie prostsze i bardziej przyjemne i bardziej intuicyjne. Słuchajcie, z pierwszych wrażeń gra bardzo mi się podoba, wytnę sobie tutaj troszeczkę więcej gier, na pewno będę nagrywał kolejne odcinki, wydaje mi się, że jest to kwestia, co 2-3 dni pojawi się odcinek z Dyson Sphere Program. Jeżeli Wam się ta gra podoba, dajcie łapkę w górę, naprawdę, bardzo mi na tym zależy, bo wtedy dacie mi znać, że po prostu jest wszystko w porządku i chętnie byście taką grę zobaczyli. Dobrze, mamy troszeczkę więcej drewna i zrobiło nam się Electromagnetic Matrix. To będzie potrzebne. Co to jest? Matrix Lab connector to the center brain used to both produce matrix and research technologies. To more Matrix Labs, the faster production of research speed can progress. Okej, wszystko rozumiem. Chyba mam taką nadzieję. Dobrze, co tutaj mamy? Drewno nam się kończy w naszym egzopojeździe, więc sobie dorzucimy tutaj wszystkiego, co mamy. I listki jeszcze tutaj, żebyśmy nie mieli zasyfionego, że tak powiem, ekwipunku. Dobra, tutaj to, ja muszę mieć porządek. O, mamy nawet trochę tego, co wydobyliśmy. Tutaj będą, niech będą resursy, a tutaj mamy przede wszystkim pierwsze conveyor belty i mamy Matrix Lab. I teraz się zastanawiam. Okej, tutaj mamy logistic, czyli możemy sobie wybudować logistic i storage. Okej, a tutaj mamy research. Będziemy musieli to zrobić, ale na początek chciałbym, żeby nasze tutaj zasoby, które się produkują, były zachowane, tak? Żeby one się nie marnowały po prostu. I teraz możemy poprowadzić conveyor belty. Potrzebny jest storage. Use the up arrow key to lift up one level and use the down arrow key to drop down one level after the conveyor belt. Halo, proszę się opanować. On mi gada cały czas. On mnie strasznie mnie tutaj rozprasza. Okej, czyli musimy sobie zrobić dwa storage, tak? Dwa storage. To jest storage. Czego tu potrzebujemy? Stone brick. Ach, czyli będziemy potrzebować kamienia. A gdzie jest, proszę państwa, kamień? Czy ten kamień jest do wydobycia? Stone? Czy to będzie... Tak, to jest stone. Mam nadzieję, że będzie jakieś złoże.
złoże, które będziemy mogli sobie oczywiście normalnie titanium or stone i jakieś dziwne kamlotki się tam wydobyły. No dobra, to najpierw tutaj stone, bardzo fajnie, tutaj również jest kamyczek i tutaj również jest kamyczek, a nie, ja nie chciałem plant fuel, no ale dobra, jak już plant fuel się wydobył, to my go od razu wsadzimy here. Tutaj jest ten Matrix Lab, później go sobie ogarniemy. I teraz tak, za pomocą F wchodzimy tutaj i mamy storage, ok, poproszę dwa magazyny, mam nadzieję, że to się uczyni. Robią się najpierw płytki żelazne, o widzicie, płytki żelazne najpierw się robią, a dopiero później zrobi się ten stone brick, czyli cegła z tego co rozumiem, albo jakaś płytka brukowa, czy jak to tam nazwać, no mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Ok, czyli stone brick się tworzy i teraz mamy dwa magazyny i te dwa magazyny posłużą nam, moi drodzy, do tego, żeby tutaj, że tak powiem, usprawnić produkcję nieco, nie? 4 i F1, czyli tutaj będziemy mieli jeden storage. Mam nadzieję, że możemy to sobie zrobić w ten sposób. I tu będziemy mieli drugi storage, ok? Tak jest, wybudowaliśmy. Możesz się zamknąć? Przepraszam. Okej. Okay. I teraz możemy poprowadzić stąd, co to jest? Conveyor belt, czyli pas transmisyjny, czyli coś, co będzie nasze produkty zabierało. Ok, i zróbmy to powiedzmy here. Dobra, niech to się wybuduje. Zobaczcie, teraz te produkty stąd wychodzą elegancko i za pomocą F4 możemy sobie doprowadzić coś takiego tutaj. Okej, zobaczcie, nie ma tutaj prądu. Ha, lebeczka, dobra. Dobra, doprowadźmy prąd. Może to zrobimy równolegle, żeby to było jakoś ładniej. Zobaczmy, jaki zasięg to będzie miało. Okej, to zróbmy w ten sposób. Czy teraz będziesz miała prąd? Dalej nie masz prądu. Jesus, jaka ty jesteś wymagająca. Jak kobieta. Dobra, tutaj mam nadzieję, że będzie prąd. O właśnie, i zobaczcie. I teraz nie masz żadnego problemu. Tylko zakładam, że to jest bardzo wolne. Będziemy próbować sobie zrobić tutaj inną rzecz. Czekajcie chwileczkę. Czy mogę usunąć to w ten sposób? Będę mógł to usunąć w ten sposób. A jeżeli poprowadziłbym conveyor belt do samego końca... Okej, nie mogę tego inaczej zrobić. Czyli musi być to w ten sposób zrobione. Inaczej tego nie widzę. Ale moglibyśmy to poszerzyć na przykład, nie? Że to nie musiałoby być tylko w ten sposób. Ale pas transmisyjny mógłby wychodzić stąd. Również tutaj. I również tutaj, tak? W ten sposób. A, widzicie, nie mogę tego w ten sposób zrobić. Bawię się, bo chcę to rozgryźć. A jeżeli byśmy to zrobili... właśnie, bardzo, bardzo zastanawiające, bo chciałbym to zrobić bardzo sprawnie i sobie popróbuję, dobra? Niech będzie, że sobie popróbuję. Okej, zrobimy to w ten sposób i zrobimy to w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. Dobra, fantastycznie. I teraz. Jedno tu, okej, znakomicie. I teraz, czy możemy to obrócić? Dobra. Zobaczcie na to. Teraz zrobiliśmy system, który będzie zdecydowanie szybszy. You know? No mam nadzieję, że jest to logiczne. Okej, to przesyła tu, tu przesyła tu. Bardzo, bardzo dobrze. No słuchajcie, początki mi się podobają, bo można sobie dużo pokombinować. Sorry, że takie miotam kamerą, ale staram się tutaj wszystko dopracować. No i mamy taki wstępny, mały system produkcyjny, który sobie będzie tutaj chodził i sobie będzie śmigał. Okej, to samo będziemy musieli zrobić przy miedziance. I teraz co? To się tutaj zbiera. O, ale znakomicie. Znakomicie. Mam nadzieję, że będzie to wszystko... O Jezus, jak tego dużo będziemy mogli sobie tutaj zrobić. Okej, to ty się tu uzupełniaj. Nie, wszystko jest w porządku. Zobaczmy sobie na badania. Zobaczmy sobie na badania. Elektromagnetic Matrix, to się wszystko zrobiło. Automatic Metallurgy, tutaj musimy zrobić smelter, czyli to musimy zrobić. Oczywiście będziemy potrzebować 10 płytek, więc sobie musimy wejść tutaj, tutaj i musimy wyprodukować 10 płytek. Proszę bardzo. Czy się wyprodukują płytki? Oczywiście, że się wyprodukują, bo wszystko na to mamy. Tu urosło drzewo, a ja bym nie chciał tego drzewa, więc sobie to drzewo wytniemy. Proszę bardzo, wycinaj się drzewko. Dziękuję bardzo serdecznie. I teraz tak, będziemy musieli zrobić więcej pasów transmisyjnych, bo inaczej to nie pyknie. Zróbmy ich, powiedzmy, że 10.
i wyjdzie ich razem 30, tak? To rozumiem, czyli one się potworzą po 3 sztuki, czyli 10 razy 3, 30, to jest dla mnie logiczne. I teraz tworzą się te płytki i zaraz po tym będzie, czyli za około minutę, będą się tworzyć nasze conveyor belty. Tutaj musi być kolejka, mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli sobie tych kolejek dodać więcej. Okej, to się tworzy i teraz co? Skończy nam się badanie, nie? Teraz skończy nam się badanie i powinno być wszystko w porządku. Fajnie, jak będziemy mogli kiedyś odlecieć na kolejne planety, to jest właśnie za bardzo zastanawiające, że te planety kolejne kuszą tak do zwiedzania, bo trzeba będzie je zwiedzić. No dobra. I co? I co? I co? I co? Da-da! Automatic Metallurgy. Tak właśnie jest. You have unlocked the smelter. Unlock the smelter. Czyli teraz żelazo będziemy mogli przerabiać automatycznie na płytki i już niczego nie będziemy potrzebować. Teraz pytanie, jak my wyglądamy ze złożem. Zobaczcie, złoża nie są nieskończone. Tutaj niestety będziemy musieli ogarnąć kolejne złoża, ale tutaj zobaczcie, jakie gigantyczne są te złoża. Nie ma najmniejszego problemu. Teraz tak, pani miedź będzie, że tak powiem, naszym celem w kolejnym odcinku. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że zostaniecie na kolejne odcinki z Dyson Sphere Program. Bardzo mi się spodobała ta gra, więc mam nadzieję, że również Wam, bo mamy podobne gusta, mam taką nadzieję przynajmniej. Dajcie znać łapkami, dajcie znać komentarzami, czy chcecie więcej. I tak będę nagrywał, bo bardzo polubiłem tę grę i bardzo mi się już tutaj na początku spodobało. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!